kilka świadectw. Znaczy najpierw w sumie, jeżeli ktoś z was ma problem albo z dłońmi, albo z przedramionami, to podejdź do mnie po nabożeństwie, pomodlę się o ciebie. Zostaniesz uzdrowiony. Świadectwo finansowe. Rozliczyłam ostatnio PIT i tak naprawdę przez ostatnie lata jakoś tak, wiecie, jak się do końca kwietnia nie rozliczy PIT-u, no to jakby urząd sam to rozlicza i po prostu albo masz zwrot, albo nie. No i miałam co roku jakieś tam powiedzmy kilkaset złotych. I w ogóle wchodzę na ten PIT ostatnio, rozliczam go i w ogóle nie mam pojęcia jakim cudem, ale mam 4000 zwrotu z podatku. Bardzo dobrze. Więc w ogóle amen. Kolejne świadectwo, jedna osoba. Za każdy rok na pustyni. Słucham? Za każdy rok na pustyni. To prorocze jest. Amen. No zobacz. Amen. Amen. Dobra. Kolejne świadectwo. Jedna osoba miała endometriozę i ostatnio była operowana. Modliłyśmy się, oczywiście przeklinałyśmy to i słuchajcie, otworzyli ją i okazało się, że endometrioza zniknęła. Amen. Amen. I jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć. A, słuchanie. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Wiecie, tydzień temu w ogóle, kiedy Artur głosił, przeszła mnie w ogóle taka myśl, Boże, naucz mnie słuchać. Wiecie, my tutaj co tydzień w ogóle dostajemy niesamowity pokarm duchowy. I uważam, że bardzo lekko podchodzimy do tego, co tu dostajemy. Chcę was w ogóle zachęcić do tego, żebyście dzisiaj, słuchając słowa, które będzie tu głoszone, pomodlili się, Boże, naucz mnie słuchać. Amen. To, że mamy uszy, jeszcze nie znaczy, że umiemy słuchać. Ale Bóg jest gotowy dzisiaj nauczyć nas słuchać, jeżeli tylko Go o to poprosimy, jeżeli Amen. Tylko się na to otworzymy. Możesz dzisiaj po raz pierwszy naprawdę usłyszeć słowo, które tu będzie głoszone. Amen.